Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i słuchajcie, dzisiaj wielki dzień, ponieważ prawdopodobnie spotkam się dzisiaj ze Steve'em i sprzedam mu ten dom oczywiście. Ten dom albo, no chyba ten, no skoro tutaj wziął rezerwację, no to prawdopodobnie ten dom. Więc tutaj na niego czekam, ale zanim oczywiście, zanim przejdziemy do sprzedawania tego domu, to koniecznie widzowie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Zapraszam na kanał vlogowy, ponieważ tam już na dniach powinien się pojawić, o ile już się nie pojawił, bo właśnie nie wiem, w sumie ten odcinek widzicie, w sumie widzicie go we wtorek, czyli całkiem możliwe, że to właśnie już dzisiaj film się pojawił albo jutro. No nie wiem, w każdym razie widzowie, no wejdźcie po prostu na kanał vlogowy i dowiedzcie się, czy już przypadkiem odcinka z reakcji na wasze TikToki nie ma, ponieważ całkiem możliwe, że już jest. O, widzę, że Steve tu jest. O, coś co tu krąży. Dobra, idziemy do niego, się zapytamy, jak mu życie mija. Hello, hello my brother. Jak jest w szoku. Hello! Hello, Doz! O, hello! Hello! How are you today? Big czarna dziura. Big czarna dziura. This is cave. Cave, yeah. Cave, I see big cave, yes. It's very dangerous. In cave be very more minerals. Minerals, yeah, I need minerals. Minerals, no potrzebujesz. No, słucham. Przyszedłem tutaj porozmawiać na temat wczorajszej naszej konwersacji. Konwersacji, no dobrze. No ja jestem gotów, jakby, nie? Na rozmowę. Jesteś gotowy? Oczywiście. Umowy masz? Umowę? No jeszcze nie mam umowy, to będziemy ją sporządzać. Ja tu mam książkę rozpoczynę. Będziemy spisywać za was, ale dobra, słuchaj mnie. Ja zastanawiałem się całą noc, nie spałem 3 razy. 3 razy byłem robić sików w ciągu nocy, bo nie mogłem zasnąć. No. No i tak. Wymyśliłem, że nie wiem. Że nie wiesz? Nie wiem. Ja po prostu nie wiem dość. Czy to jest to, czy to nie jest to, nie wiem. Ale, aha, w sensie, że zastanawiasz się, czy to ten dom, czy nie ten dom, czy na czym się zastanawiasz? Czy ja chcę ten dom. Aha, to jest to. Że masz wątpliwości, a no, ale w sensie zastanawiasz się, czy w ogóle chcesz dom, czy zastanawiasz się, czy ten dom? Czy w ogóle chcę? Ja w ogóle mam wielki mega pytanie, czy ja tego w ogóle potrzebuję, ale... Jednak z drugiej strony potrzebuję tego. No ale powiedziałeś, że ci się źle mieszka tam, bo masz mały ten swój posąg, nie? Prawda, prawda, prawda. No. Ale... Ja nie wiem, no jeszcze raz weźmy do środka. No. Odnoszę tu. I tutaj widzę. Wielki telewizor powinien być tam. No ale to tutaj już sobie urządzisz jak będziesz chciał, nie? Tak? No tak, no to jest twoje, jak ty kupisz, to sobie możesz zrobić w środku co chcesz, nie? W sumie ja. No. Dobre. No. No ale słuchaj, no ale jak masz wątpliwości co do tego domu, to wiesz, tamte są jeszcze niezamieszkane, to możesz jeszcze pozastanawiać się nad innymi, nie? Powiedz, no nie wiem, może masz jakieś pytania, co cię trapi co do tego domu, no wiesz, architektura nowoczesna, prawda? Let's think about it. No, dobra, a czy mógłby mieć taki kolor jak moja bluzka na przykład? No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No tam masz ten posąg, z czego on jest zrobiony, chodź, przelecimy się. Zobaczysz. Co, mojego t-shirtu? No chodź, zobaczymy, z czego to masz zrobione. To jest zrobione, no oczywiście, że z betonu, prawda, tutaj kolor to jest oczywiście błękitny, no tak, jakiś. No to z tego samego tutaj koloru, co masz bluzkę, to oczywiście, że tam zostanie postawione, nie? Cały ten. Czyli to zainstalować. Ale chcesz z tego kolor koszulki, czy kolor spodni? Koszulki, no to oczywiście jak najbardziej to jest do zrobienia. Ja muszę tylko zobaczyć, jaki to jest konkretny barwnik, z czego to się robi. Ale no, jak najbardziej. No myślę, że łóżko masz nawet z tego samego barwnika, widzę. No tak, no ty tu no masz ciasno, no nie? Łóżko będę prostu. No, to my home. No, welcome to my home. No dobrze, dobrze. Czekaj, ja to rozwalę w ogóle, to wiadomość tutaj, bo ty tego nie rozwalasz. Tak, ty to możesz destroy. No, ja to zabiorę już. O nie, to są małe bzyki. O, tu jest ul! O, właśnie, patrz, a ja chciałem... Małe bzyki. Małe bzyki? No faktycznie, faktycznie, ja. Patrz, biorę mleko. O kurde, są złe na mnie, są złe na mnie! To jest morderca. Gonią mnie. Mordercy. O nie, są lekko wkurzone, miodu im troszkę zabrałem, mam honey battle. Dangerous animals, I hate them. Czemu ich nienawidzisz? No bo ja słyszałem, że bzyku jest dangerous. Jak, a dangerous, niebezpieczny, o kurczę. No jest troszkę, ale to tylko wiesz, jak musimy miód zabierze, on jest tylko wtedy dangerous. Okej. Okay. No, ale... Dobra. Ale... No. No porozmawiajmy, no chodź, możesz patrz, obczajmy może każdą lokalizację. No ten dom, co masz? Masz blisko do tunelu do Palionowa, nie? Więc możesz szybko się tam przedostać. Możesz też nawet elytrą szybko machnąć się górą. Jest szybka jazda. Ale mam mało fire versonów.
Tak, ale słuchaj, jest jeden minus tutaj taki dotyczący tego domu, że z tej strony jest troszkę ograniczona ilość budowania, ponieważ tutaj musi być przejście mimo wszystko. Tu każdy musi mieć możliwość przejścia, więc tutaj no troszkę można zbudować, ale nie za dużo, tak żeby tutaj było swobodne przejście do wszystkiego, nie? Więc tutaj tak, jakby... Tak, ja rozumiem, ale te przejście jest dokąd? Do Palionowa? Tak, do Palionowa, no chodź, mogę ci pokazać. Seriously? No, seriously. Patrz, tu normalnie sobie przychodzisz, tu koło komisariatu wychodzisz. Co sądzisz? Oh, no, komisariat? Komisariat, no. Polis station tu jest. A nienawidzisz. No. Czyli ty nie sądzisz nic pozytywnego na temat polskiej policji. Nie dałoby się tego tunelu jakoś przejść, to nawet bardziej w prawo. Jak w prawo, co? Bardziej w prawo, żeby nie być obok tych dogs. A, obok tych dogs. No, nie można za bardzo tego tunelu zmienić, bo on już tak stoi tu w sumie stabilnie. No więc w sumie, jeżeli wiesz, jeżeli za blisko jesteś tu, to możesz na przykład wybrać tamten, będziesz dalej od psów, nie? No, okej, dobre, no tu czekaj. Tutaj byłbym w sumie obok tej, no. Tutaj by był ten. No tutaj jest tutaj, tu mało miejsca, tu jest mało miejsca, bo tylko z tamtej strony, a tam i tak jest ograniczone. No wydaje mi się, że jeżeli ty chcesz na przykład więcej rzeczy pobudować i masz jakieś ambicje, no to tutaj, czemu by nie? Tu masz więcej miejsca, nie? Może faktycznie you have right? No. Może tak. To są takie, wiesz, no, że tak powiem, takiej decyzji nie można podjąć z dnia na dzień, nie? To nie jest taki... Jest. To jest bardzo poważna decyzja. Tak, very hard to jest. Chciałbym sobie zmienił kolorek, miałbym tak fajnie. Tam też jest w ogóle jakiś nowy gate. Tak, no tutaj, tu, wiesz co, mogę ci powiedzieć, jakie są plany tutaj, że tak powiem, jako sołty z tego osiedla, to ci powiem, że tutaj ogólnie będzie tak, że tu będzie wejście do tej kopalni i ta cała kopalnia zostanie zaadaptowana do tego, żeby tutaj móc normalnie wydobywać minerals, nie? Wejście do cave, fajnie. No, więc, ale wiesz, ale to trzeba być świadomym tego, że stąd mogą czasem moby wyskoczyć, nie? Bo widzisz, że tam troszkę I siedzi. I like fight. A, fight. No. Lubisz fighty? Czemu? Yes, I like the fight, no but my sword. No dobrze. No to może, że tak powiem, no to jak chcesz, to może być blisko cave'a, nie? Myślę, że to... Dobrze, to right. No. Podjąłem decyzję. Podjąłeś. Chcę ten dom. Chcesz ten mouse. Chcesz ten dom. No dobra, no to słuchaj, no to wejdźmy w takim razie, zróbmy ostateczne oprowadzenie. Szybko tutaj, żebyś widział, jak to wygląda, bo chyba jeszcze nie wszystko widziałeś, tak mi się wydaje. Wchodzimy tak, tutaj możesz sobie zagospodarować, nadaje się to na salon, nadaje się to na jakiś taki prawda, wejściowe miejsce. Tutaj oczywiście jest drabina, ale możesz sobie zrobić schody, jeżeli będziesz wolał schody. Ja wolę stairs. No to oczywiście, że schody. Jest jedno piętro. Tak, a tu właśnie jest jeszcze strych właśnie, na którym również możesz sobie zrobić co nieco małe. No i patrz, tutaj masz okno, w którym masz wgląd mniej więcej na tamto wejście do ten. Ja, taki, nie, no. Nie. Tutaj piękny jest. Tutaj okno, jak jest widok, no, jak jest widok po angielsku? Widok? View. View, no oczywiście, no tak, no. No i właśnie tu masz bardzo fajne view. No, a no tutaj jak wejdziesz... Wielki dom. Tu też, no i właśnie wielki dom widzisz lepiej. Myślę, że git, nie? Sumie widzę każdego dom lepiej. No, powiem ci. No Dave'a widzisz średnio tylko. Ten domek jest lepszy. Czyli co? Czyli mówisz, że ten dom, tak? Jest. Powiem ci, że jest. Jest, no dobrze, no to w takim razie chodź tutaj przed dom, spiszemy umowę w takim razie. Umowa zawsze jest podobna i jest się pisze tak, uwaga. Ja, Steve, oświadczam, że zakupuję dom w osiedlu Tostowo w zamian za dom. Co właśnie, jaka cena? Na co się decydujesz? Co, nie wiem, jakaś... Co? No powiedzmy, że będzie tu przysługa. Przysługa jakaś, no dobrze, no to w takim razie w zamian za dom jestem winny przysługę. Przysługę dla sołtysa wioski osiedla czyli tosta. Dobra, i tu jest tak, podpis, tu potrzebuję twój podpis, żebyś tam się podpisał jakoś. Sprawdź, czy wszystko jest git. Wszystko jest git? Of course, man. Of course, I'm Steve dressed. Jest podpisany, okej. Okay. Ja tutaj robię podpis, albo ja zrobię podpis tutaj po prostu taki, o. Tu podpis, umowa,
ze Steve. Dobra. Umowa ze Steve'em. Teraz tylko do powodu, żeby mi tutaj zamienił kolor. Nie, tak, oczywiście, ale to ja zrobię oczywiście, ja to ci przygotuję, no i będziesz mógł tutaj zamieszkać. No czyli co? Co ja mogę powiedzieć? No, że tak powiem, uścisk dłoni prezesa tutaj, że tak powiem, uścisk dłoni, moje gratulacje. Tu idealna lokalizacja, no, nawet pod napisem. Usiada. Patrz, pod napisem tostowo, jak Hollywood. Tostowo, yeah, like Hollywood. Ja, a jakby było tostowo po angielsku? Sandwich. Sandwich? Sandwich City. No i dobrze. No to tak to właśnie tutaj się, że tak powiem, tłumaczy. No to słuchaj, ja postaram się jeszcze dzisiaj ci to zmienić, więc myślę, że jutro już na pewno na spokojnie będziesz miał tutaj swój kolor, no i będziesz mógł tutaj sobie mieszkać. No a tymczasem co? No i wiesz, późno się robi, więc warto by było pójść spać. Tak, jutro już to będziesz mógł spać. No a na dzisiaj to jeszcze ostatnią noc, taką pożegnalną spędź w tym swoim posągu. No i jutro już... Jak co? Żegnaj, Sandwich. No żegnaj, Steve, trzym się. Dobrze, widzowie, udało nam się sprzedać ten dom. Ja to czasami tak Steve'a nie rozumiem, on czasem tam coś powie. I tak muszę się wsłuchać. Czasem ja muszę się osłuchać z językiem angielskim, widzowie. A wtedy już będzie git. Jak już się osłucham, to już będę wszystko rozumieć. Więc co, musimy zmienić tutaj, że tak powiem, kolor tego całego domku. Tak, żeby Steve tam mógł sobie zamieszkać. Oczywiście zmienimy to na jego kolor, ten sam, który ma kolor koszulki. No i co, ja lecę w kimę. Trzymajcie się, widzowie. Widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 i mam nadzieję, że miło się tu będzie mieszkać ze Steve'em. Tyle.